Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku zakończymy sobie panią Termońską, czyli nowy nabytek do samczyka, belgijski olbrzym szary. Zobaczymy, co z tego ciekawego wyjdzie. No i tu zobaczcie najpierw, co kury robią z tym nowym właśnie karmidłem. No, rozsypały dużo, prawie że połowę. No i muszę trochę je zmodernizować, ale już mniejsze o to. Druga rzecz, przyjechała mi kreda pastewna. Ale jak przyjechała? Cała rozdarta. No po prostu, no masakra. No, dałem za nią 36,50. Kreda 17. No i 19,50. Kurier. Ja ogólnie brałem grubą ziarnistą. Kurczę, nie jestem pewien. Muszę sprawdzić ten zakup dokładniej na Allegro. Mi się wydaje, że ja brałem, nie brałem tej gruboziernicy. No, coś przerwało. Mi się właśnie coś wydawało, że tej gruboziernicy nie brałem, a brałem tą zwykłą, taką drobniejszą, chyba 0,5, a nie 0,8, 1, 2. No nie, zobaczcie, no ogólnie zobaczcie, no przyjechał rozdarty worek. Przyjechał w takim jeszcze zielonym worku, no masakra. Dobra, mniejsza o to, przechodzimy do sedna odcinka. Bo piszecie komentarze, że żebym nie przeciągał odcinków. Otwieramy sobie klatki i biorę już samiczkę. Samiczka jest trochę agresywna, więc dopiero poza kamerą ją sobie wyciągnę. Lecimy. No i samiczka już jest u samczyka. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Ale jest różnica wielkości, naprawdę. O, jeszcze samica agresywna jest. Jest, szczeli się samczyk. No to było do przewidzenia, no bo nawet poprzedni właściwie mówił mi, że samiczka jest w rui od 3 tygodni, więc już najwyższa pora, żeby ją się zakocić. Ale cała podłoga drży jak cięsie. Nie, tu tak było, rozpieprzysz deskę. No i co? Zadowolony? Zadowolony, nie? Nowa panienka. Już sobie ją oznaczył. Zobaczymy, co ciekawego wyjdzie. Może jakieś fajne króliki na mięso. Bo właśnie specjalnie kupiłem termondy, żeby mieć na mięso, bo się klienci znaleźli. I właśnie czekają, no to trochę sobie jeszcze poczekają do wakacji na luzie. Dobra, mniejsza o to. Ale samczyk do roboty, bo tutaj ludzie nie lubią, jak ich przedłużasz. No widzieliście, no samiczka waży ponad 4 kg, więc jest już idealna do zakotu. Dali sobie. Długo jeszcze będziesz tupał? No bo dalej, do roboty. Trochę poradzi samiczkę ruszę, co? Bo ty zawsze, że się do roboty brała. Dzisiaj nie wiem, jaki kurde już wykończony, że się strzyja. O. No, już będzie lepiej. Ale podnosi, zobaczcie. Maruje, maruje samica. Więc zakład dzisiaj, zakład jutro. O, kurde, byś mi jeszcze coś z bańki zapieprzył w kamerę. Kto by odkupił, co? No i teraz właśnie zobaczymy, czy... Ty już zobaczyłeś. Ty już zobaczyłeś. Zobaczymy też, o kurcze. Dziękuję, dziękuję, że powiedziałeś mi na zdrowie. Dziękuję, dziękuję. O, drugiemu też dziękujemy. No, godzina 15, więc pora właśnie na... tutaj po kielichu, nie? Pora tutaj ścielicę po kielichu. No, po kielichu, no, no, no. Sprawdzimy sobie, czy ten samczyk w ogóle daje jakieś mody, no bo no... Pani Berg, no, nie zakociła się w pierwszym terminie. W drugim, no, też niby się zakociła, no zobaczymy, czy się zakociła. No, jak termączka się nie zakocia, to już będzie coś...
coś będzie podejrzane, że coś jest nie tak z samczykiem. O, podoba się? Luksus, nie? Ja ci ją ruszę, znowu dam ci lesa fror. Rant! Kant, rant! No. 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 Czasem trzeba samczyku jej pomóc, nie? Powiedz. Ej! Tutaj, nie z bańki. Do widzów z bańki? Czy coś ci się nie pomyliło? No, już też się po kielichu ścieliły, nie? Ścielili. Chyba wystarczy. Ej, no, gdzie ty tej z bańki? Kościół. Nie pajacuj, dobrze? Nie pajacuj. Nie są żarty. Nie wiesz, z kim zaczynasz. Ale bo widzowie czekają, chłopie. Tam od dupy stąd się zaczyna. Ale hej. Tupiesz i tupiesz, że ci te nogi nie bolą, naprawdę. Dobra, lecimy. Albo się na nią bierzesz, albo się nie bierzesz, bo ją zabieram. I dopiero będziemy się widzieli jutro. Z samiczką ponownie. No. Już nie tu tak, już wszyscy usłyszeli. Nie, jest pora na kąpiel, gościu. Ale karczycho, kurde. Ej. Tu karczycho masz fajne. No a gdzie się tam kładziesz, co? To nie jest teraz pora na leżenie, przytulanie się. Jak sobie kupisz samicę, sobie będziesz z nią leżał, o. Zaraz chyba cię zmotywowało, nie? Super. No co? Bierzemy samiczkę i widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Witam was serdecznie w drugim dniu, tak, po tej samiczki. Tam sobie zobaczcie, już leje też wodę do oczka, no bo myślę, że jest dziura. Chociaż wolałbym, żeby dziury w tym roku nie było. No bo trochę wody nam ucieka, zobaczcie. To nie taka wcale mała ilość. Więc no, sprawdzimy, czy tej wody nam ucieknie, czy nam nie ucieknie. Przez noc do jutra zobaczymy, gdzieś tam zleci, czy nie zleci. I co? I nie przedłużając, biorę samiczkę i daję ją do samczyka. No, już samiczka jest u samczyka. Ogryzie go. Zobaczymy, co i będzie. Drogi mnie czy nie? Będzie. Kurde, aż się klatka cięcie. No, mamy. Mamy to wentylę, dobrze. O, rano jak śmietana, nie? No mamy godzinę 9, więc pasuje kierownikowi. No ja myślę, że wystarczy już nie jeden raz. Czy powtórzyłem, że tam na spokojnie. Ale wam powiem, że samiczka przekopuje się, więc już czuję, że coś tam w nią trafiło. Zobaczymy. Czy ty jeszcze coś działasz, czy nie działasz, samczyk? No jak nie, to zabieramy samiczkę. No i już przy następnym zakocie będzie pan Termoński tutaj samiczką się zajmował, nie ty. No. Więc nie ma co tamto. Nie ta strona, bo ci jajca odgryzie. O, cię gryzie, zobacz. Uważaj, uważaj. One są takie zadliwe, dobra. Nie ta strona, koleżko. O,
Tam to jest, na pewno nie sięgniesz. Nie ta strona, gościu. Tak, ty nie sięgniesz jej tam. Ją wyciągnę, dobra, chodź. Chodź. O. Na będzie lepiej, co? No już jeda chyba. A, już chyba po robocie. Już mu nie da. I to tam, rzek. Ty machasz, jak nie wiem. Dobra, ostatnia twoja szansa. I nie ten zabieramy. Dobra, bierzemy samiczkę, że już nie chce dać. Czyli możliwe, że już się zakociła. O kurczę. Bym spadł z wiaderka. Więc co, bierzemy samiczkę i widzimy się za chwilkę. No i już samiczkę mamy w klatce. Zobaczcie, uszy przekopuje. Chociaż to lokum ona jeszcze zmieni za tydzień około, jak mi się uda coś z tymi tutaj kogutami przykrywki zrobić, może na rosy jadam albo coś. Tu muszę jeszcze dać jej jedzenia, bo jej nie dałem. I co? I czekamy na wykot, 30 dni, 31 zobaczymy. Myślę, że około 6 będzie. No, więc widzimy się już w następnym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem i trzymajcie się do następnego. Cześć!